Już 14 kwietnia 1945 roku rozpoczęło się pod Gozdowicami przeprawianie jednostek 3. Dywizji Piechoty 1. Armii Wojska Polskiego, które uchwyciły skrawek ziemi na drugim brzegu Odry. Dalsze losy natarcia zależały od saperów. Panie pułkowniku, dowódca uroczystości major Grygierzec melduje pododdziały pułku na uroczystej zbiórce z okazji obchodów Dnia Sapera. Tytuł najlepszego pododdziału wojsk inżynieryjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych wywalczyła drużyna 1. Brzeskiego Pułku Saperów. Drużyną dowodził kapral Krzysztof Nowiec. Proszę zachować spokój. Nastąpiły niespodziewane komplikacje prezentacji. Nie wiem, skąd się wzięli ci napastnicy, ale proszę zachować spokój. Proszę nie odchodzić z miejsc. Ja wiem, że państwo się boicie, ale muszę państwu w tajemnicy powiedzieć, że dowódca przewidywał, że coś może się stać, więc wyznaczył na tą okoliczność taką grupę interwencyjną specjalną, która mam nadzieję, że poradzi sobie z napastnikami, którzy zakłócili te tańce zespołu artystycznego. Zrobili to jak najlepsza grupa antyterrorystyczna. Dziękuję za zaproszenie na duże i mogą nas. Ja powiem, że...